dzisiaj podjęliśmy jedną z najważniejszych uchwał, czyli budżet miasta na 2015 rok. Budżet w swoich założeniach uwzględnił minimalne wynagrodzenie, które obecnie wynosi 1750 zł. Warto podkreślić, że minimalne wynagrodzenie rośnie systematycznie. Ja bynajmniej jak tutaj sprawdziłem, pomiędzy rokiem 2010 a 2015 jest to wzrost globalny około 33%. Jest to bardzo dobrze, że są podejmowane tego typu działania, ale powoduje to też w jednostkach budżetowych spłaszczenie wynagrodzeń, w szczególności u pracowników z wieloletnim stażem pracy, 20-30-letnim, gdzie te osoby przez kilku składnikach swojego wynagrodzenia, wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie związane z premią, z długoletnią staż pracy, mają po prostu troszeczkę więcej niż wynika to z tego minimalnego wynagrodzenia. Ja wiem, że to są rozwiązania systemowe, że też pan prezydent nad tego typu działaniami pracuje, ażeby tutaj polepszyć los pracowników samorządowych. W związku z powyższym moje takie pytanie, czy w najbliższym czasie, oczywiście po zakończeniu tych wszystkich kluczowych inwestycji dla miasta, które oczywiście są współfinansowane ze środków zewnętrznych, jest jakiś projekt działań w tym zakresie, żeby no, nie doprowadzić do tego, żeby w najbliższym czasie po kolejnych podwyżkach minimalnego wynagrodzenia, no większość pracowników była na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Pan radny Chyła, bardzo proszę.